gdy świat jeszcze śpi, powinność wzywa naszego bohatera. Dźwiękiem nieznośnego telefonu. Halo. Agencie 014, ojczyzna cię wzywa. Co znowu tym razem? Szczegółów ci nie zdradzę. Masz się spotkać ze swoim kontaktem, umówionym czasie i miejscu, ale najpierw musisz się przygotować. Wiem, kto może mi pomóc w tej misji. Więc powodzenia i bez odbioru. Bez odbioru. Czak, zostaw tą butę, mam dla ciebie robotę. Hej, jesteś tam? Ja ci z pół obrotu dam, to się szacunku, dla klasy pracującej nauczysz. Czego tym razem, Remik? Strażniku Tesco, potrzebujemy twojej pomocy, nad światem zbierają się ciemne chmury. O, znowu nas zaleje. To metafora taka, mamy problem. Bez Triveta nie ruszę do akcji. Spodziewałem się tego, ale wiem, gdzie go szukać. Okej, więc w drogę. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Trivet, podejdź do płota, kiedy ja podchodzę. Zaraz, tylko wyjustuję drzwi. No, jestem. Remik potrzebuje naszej pomocy, więc idziesz ze mną. Aha, a moje zdanie gdzie? Później o tym pogadamy. Zaraz przyleci transport, no to jazda, go, go, go. No i znowu w drodze, teraz powinno być z górki raczej. A jak tam pilot? No, witam starych znajomych na pokładzie Królewskich Sił Powietrznych. Hej Krzysiek, włącz autopilota i pogadaj trochę. Jak tam u ciebie? A dobrze, prawo jazdy kategorii C mam i pnę się w głęb. Oto dobrze, może chcesz się do nas przyłączyć? Tak, warto się trochę rozerwać. No dobra, za 5 minut lądujemy, więc przygotować się. W tym magazynie znajduje się nasz kontakt. Plan jest prosty, Trivet otwiera drzwi. Czak obstawia je z lewej, jak Krzysiu z prawej. Jak będzie czysto, wchodzimy. Wow. Co tam widzisz? Nic nie widzę, ciemno jest. No to wchodzimy na trzy. Raz, dwa, trzy. Trivet, włącz latarkę. Dobra, dobra. Co to za skarada? Dzień dobry! To nasz informator, o kryptonimie Zuch. Cześć, Zuch! Masz jakieś informacje? Tak! Niektóre będą ważne, inne mniej, inne mniej. No to dawaj i do widzenia. Bye bye, meszkaro! A więc słuchamy. Jak słyszysz tą informację, to znaczy, że jeszcze żyjesz i posuwasz akcję do przodu. Sytuacja jest taka. Do Ziemi zbliża się statek obcych. Z posiadanych informacji wiemy, iż może być ich kilka. Wystarczy unicestwić statek flagowy. Resztę szczegółów w bazie. Za kilka sekund wiadomość ulegnie skasowaniu. Zostało mało czasu. Po drodze wskoczymy po nowe wyposażenie. Witam, z tego kamienitowego? Nie, dzięki. Masz jakieś gadżety? Oczywiście, że tak. Na przykład to. Rzucam i...
pala znów, co? To jest flash i bank. Porąbało cię czy co? A tak poza tym to chyba flashbang. Nie flashbang, tylko flash i bank. Nieważne, dawaj fanty, okej. Okay. Tak, ja się zgadzam. To pokaż co masz. Wybierajcie. O bazuka. A ty czak czemu nic nie bierzesz? Nie wiem co. Nie wiesz co? A więc weź to. Dzięki. A mój parasol zrobiłeś? No, podrasowany. Chwilkę. No dobra, to my spadamy. Więc powiedzmy, trzymać się, odjedź się kiedy. Około godziny 12 z niewyjaśnionych przyczyn uległ zniszczeniu budynek hipermarketu Tesco. Władze dementują plotki, że był to atak wrogiej cywilizacji pozaziemskiej. Oficjalna wersja wydarzeń mówi o wycieku gazu, który wybuchł przez nieostrożność personelu sklepu. Liczba ofiar nieznana, ciał na razie nie odnaleziono. W czasie wybuchu w dziale alkoholowym przebywali ministrowie oświaty i edukacji. I to tyle w krótszych niż zwykle wiadomościach. Następne spotkanie około 21.40. Zapraszam, do zobaczenia.